Słuchacie Radia na Głos. Słuchacie Radia na Głos. To jest audycja Czego nie wiecie o księżnicy Karkonoskiej. Dzisiaj czytelnia. Miejsce równie intrygujące jak wypożyczalnia główna, a poza czytelnią jeszcze dział dziecięco-młodzieżowy. Czyli kilka tajemnic o tym, co można odkryć właśnie w owych miejscach, a czego prawdopodobnie nie wiedzieliście. Księżnica Karkonoska jest to takie miejsce, w którym nie tylko przechowuje się książki. Można powiedzieć biblioteka jak każda inna, no niekoniecznie. Jest to centrum informacji, także regionalnej, plus miejsce, w którym są przechowywane różne zbiory. Nie tylko książkowe. Czytelnia, czyli miejsce, gdzie książki się wypożycza na miejscu i tam odczytuje, to prawdziwa skarbnica wiedzy. Jest dostępna 5 dni w tygodniu, od 8 do 18. No, to tam właśnie znajdują się pojedyncze egzemplarze tomów, które nie mogą być udostępniane do domów. Czy też zbiory, z którymi należy obchodzić się bardzo delikatnie. Książki zbyt cenne, by mogły trafić do domów czytelników i tym podobne właśnie prace. Co dokładnie czeka nas w tym pomieszczeniu? Księgozbiór podręczny, tak się nazywa, czyli wszystkie encyklopedie, słowniki, leksykony, wydawnictwa informacyjne, kompendia wiedzy, wydania albumowe. Tych się nie wypożycza, ale można z nich swobodnie korzystać na miejscu. Znajdują się tam publikacje naukowe, dobra literatura popularna naukowa, również księgozbiór regionalny. I temu jest poświęcona cała półka, cały długi, długi regał na ścianie, o którym więcej opowiem za chwilę. Cóż tam jeszcze do wypożyczenia? Prawie 100 tytułów gazet, czasopism, wśród nich także sporo znanych tytułów, które może nawet prenumerujecie. Także archiwalne roczniki czasopism, multimedia, spora kolekcja płyt winylowych, bezpłatny dostęp do internetu, bo można tam korzystać ze stanowisk komputerowych. Możliwość korzystania z internetu bezprzewodowego, serwis informacji prawnej, InfoLex, tak jak prawo po łacinie. No, wcześniej taką poradę prawną trzeba było umówić. Teraz można z niej swobodnie skorzystać. Samoobsługowe urządzenia. Reprograficzne. No, czyli po prostu kserokopiarka, drukarka oraz skaner, z którym można skorzystać właśnie za drobną opłatą. Dostęp do Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Miejsca bardzo bogatego, bardzo ciekawego, o którym opowiem Wam już za tydzień. Oczywiście katalogi online, elektroniczne konto czytelnika, czyli tak, żeby można było swobodnie też przeglądać różne tytuły dostępne w bibliotece, czy też w wypożyczalni poniżej. Istnieje też możliwość wypożyczania międzybibliotecznego, tym również dostęp do cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych Akademika. Bardzo poważnie to brzmi. A chodzi o miejsce, gdzie możemy zamówić pozycję z całej Polski, która po prostu znajduje się w innej bibliotece, także tej bardzo oddalonej, a którą chcemy sprowadzić. Czyli my ponosimy koszty przesyłki, a korzystać z takiej książki możemy przez miesiąc. Tylko na miejscu w czytelni. No tu chodzi oczywiście o takie zbiory wartościowe, których nie możemy gdzie indziej pozyskać, a możemy je właśnie zamówić z innych bibliotek. I na miejscu, żeby książka nie została zniszczona, możemy właśnie sobie taką książkę używać, czy też kserować, czy pozyskiwać z niej określone dane. Całkiem wygodne. No, na przykład nie trzeba po jakiś rzadki egzemplarz jechać do Krakowa czy Warszawy. Co jeszcze w czytelni? W czytelni możliwe jest też wypożyczanie krótkoterminowe materiałów bibliotecznych, z wyjątkiem oczywiście księgozbioru podręcznego, na zasadach określonych z bibliotekarzem. Czyli to nie jest tak, że w czytelni to tylko takie tomy, których absolutnie nie możemy wziąć sobie do domu. Nie, są też takie, które można wypożyczyć, jeżeli je potrzebujemy na przykład do pisania pracy, ale trzeba to skonsultować wtedy z bibliotekarzem. Jak to wygląda? Na metalowych regałach po prawej od wejścia znaleźć możemy gazety, magazyny, które
są do swobodnego przeglądania. No, tam znajdują się takie tytuły jak na przykład Focus, Forbes, Gazeta Wyborcza, Nowiny Jeleniogórskie, National Geographic Polska, Newsweek Polska, Fakt, Super Express. No, ale także takie jak na przykład Murator, czy też Przegląd Sportowy, czy Kuchnia, czy Klaudia, Polonistyka, albo Nowa Fantastyka, Kogito, Wiedza i Życie i tym podobne. Oczywiście znaleźć tu można także tytuły regionalne i tematyczne z zakresu bibliotekoznawstwa. Na ostatnim regale znajduje się sympatycznie brzmiący, uwaga, kącik pani Marii, gdzie zgromadzona została prasa hafciarska. No, jest to związane z jednym z kół zainteresowań właśnie działającym przy Księżnicy Karkonoskiej, czyli gangiem Włóczy Kija. Grupa spotyka się cyklicznie w Aroma Cafe. Chętnie przyjmuje oczywiście nowych członków. I wszyscy, którzy są zainteresowani pracami z włóczką lub chcą się jej nauczyć, są mile widziani. Gang Włóczy Kija ma nawet własną stronę. Jeżeli wejdziecie w stronę biblioteki, to tam gang.biblioteka.jelenia-gora.pl, to tam na pewno znajdziecie, gdzie pod hasłem przewodnim, gdzie hasłem przewodnim właśnie całej grupy jest myśl Mirosława Słowikowskiego. Cokolwiek potrafisz robić twórczego, zacznij to robić. Tam znajdziemy kilka sympatycznych wpisów i zdjęć, które zaprezentują, czym zajmują się członkowie tego koła zainteresowań. Przykładowo, w lutym gang przyłączył się do akcji stworzenia najdłuższego szalika na świecie. Inicjatorką pomysłu była Anna Enzelm, a wydziergany szalik został wylicytowany podczas aukcji z okazji 30. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeleniogórska sekcja dołączyła do akcji, wysyłając swoją część o długości 7,5 metra. Na pewno było to dużo, dużo pracy. W 2021 roku, 3 grudnia, grupa świętowała swoje 8 urodziny. Więc no, jest to już dosyć długo działająca grupa. Przy tej okazji na stronie pojawił się taki oto wpis. Czas leci, a my dziergamy dalej. Ostatnie 2 lata były nie lada wyzwaniem. W najtrudniejszym czasie po prostu dziergałyśmy w domu, a spotkania przeniosły się do internetu. Do grupy dołączyły nowe wspaniałe osoby, wnosząc świeżość i odrobinę szaleństwa. Zmieniłyśmy miejsce stacjonarnych spotkań. Wystąpiłyśmy w krajowej telewizji i lokalnych mediach. Zorganizowałyśmy piękną hafciarską wystawę. Oj, działo się. Jeżeli ktoś lubi albo zamierza polubić właśnie pracę z włóczką, to myślę, że można się do tej grupy jak najbardziej uśmiechnąć. Na pewno panie chętnie was przyjmą i czegoś nauczą. Za chwilę o 2 zbiorach, których zwykle się nie zauważa, a warto byłoby im się przyjrzeć. Co znajdziemy za regałami w czytelni? Ukryte są tam specjalne półki, na których skatalogowano zbiory płyt winylowych, możliwych do wypożyczenia. Także koneserzy muzyki, może się zainteresujecie owymi zbiorami, znajdziemy tam klasyki takie jak na przykład płyty zespołu ABBA, ale także muzykę poważną, czyli Chopin, Beethoven, Strauss. Nie zawiodą się choćby fani jazzu. Wyszukać tam można, no tak powiem szczerze, niemałe perły, więc zachęcam wszystkich melomanów do przeszukania wspomnianych półek. Jeżeli wejdziecie do czytelni głównym wejściem, to musicie się skierować na prawo i tam minąć właśnie żelazne regały z czasopismami, dojść do regału drewnianego z filmami, o których zaraz powiem, i tam w tej wnęce właśnie, gdzie filmy, również znajdują się płyty winylowe, bardzo elegancko poukładane. Także na pewno będzie łatwo znaleźć tytuł, który jest dla nas jak najbardziej pożądany. Dalej. W pobliżu jest właśnie taki regał z kolekcją filmów, czyli polska i światowa klasyka filmu plus filmy dokumentalne. No, uwaga uczniowie. I zabrakło tam też miejsca na ekranizację lektur szkolnych czy multimedialne materiały edukacyjne. Można więc utrwalić sobie treść danej lektury. Rzecz jasna,
po jej przeczytaniu. Do tego zachęcam, żeby jednak kolejność była zachowana. Dalej mamy pomieszczenia do pracy zbiorowej, wytłumione, oddzielone od reszty czytelni, by nie przeszkadzać innym osobom. A później... Później kończy się nam nasza sala, a raczej jej część, ponieważ czytelnia ma tak samo jak wypożyczalnia główna format litery L. Więc jedną część, tą krótszą literę L już obeszliśmy, a teraz przejdziemy do tej dłuższej po lewej stronie. Poza słownikami, encyklopediami i innymi pokaźnymi tomami, w czytelni na drugim piętrze mamy dostęp do umieszczonego na całej ścianie księgozbioru regionalnego. To są zasoby wydzielone z działu informacyjno-biograficznego, które można sobie wypożyczyć na zewnątrz. Jednorazowo można wypożyczyć tam 3 książki i trzymać je do miesiąca. Czyli mamy dostęp do całkiem sporego zbioru informacji o naszym regionie, co może się przykładowo przydać na przykład przy planowaniu wycieczek lub wtedy, gdy chcemy poznać lepiej historię danego miejsca. Na wspomnianych półkach można sięgać po zbiory dotyczące historii, kultury, sztuki, przyrody, albumy, biografie, powieści, publikacje lokalnych autorów, przewodniki, mapy, wiele, wiele innych atrakcyjnych wydawnictw również. Powiat karkonoski to ogromne bogactwo. Zabytków, miast, pałaców, muzeów, całej sieci tras turystycznych. Ci, którzy tu mieszkają, dobrze o tym wiedzą. Więc można właśnie odkryć te miejsca. Właśnie z pomocą takich książek, przewodników, folderów, czy nawet map. Poznać, odkryć i zaplanować sobie naprawdę przyjemną wycieczkę w dane miejsce. To tyle o czytelni. Zbiory regionalne są naprawdę, naprawdę ogromne i pokaźne, więc zapraszam. Do tego biblioteka jeszcze w swoich różnych archiwach gromadzi cały ogrom zbiorów, które wcale nie są książkami, są różnymi folderami, plakatami z wydarzeń, ulotkami, medalami pamiątkowymi, czy różnymi wejściówkami, zaproszeniami. To wszystko jest również katalogowane w najróżniejszych pudłach, pudełkach i innych miejscach, w zależności od wielkości. Afisze reklamowe, teatralne z wielu lat wstecz. Także to całe bogactwo jest w bibliotece dostępne. No, nie zawsze do wypożyczenia. Przeważnie bardzo cenne zbiory są na przykład przechowywane tylko właśnie w archiwach i ewentualnie na prośbę można albo je podejrzeć, albo można skorzystać właśnie ze zdigitalizowanej formy. No ale o tym, jak mówiłam, będę opowiadać w przyszłym tygodniu. Chciałam jeszcze Wam opowiedzieć nieco o Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej. No, pewnie jako starsi to już tam nie zaglądacie, no bo gdzieżby. Bajki, baśnie. To wszystko można wrzucić w takie dziecięce mrzonki. No nie. Zachęcam Was do tego, żeby nie skupiać się na tym, że bajki mogą być tylko dla dzieci, tak samo baśnie. Choćby na mojej audycji Fantastycznie o książkach przedstawiam baśnie Hansa Christiana Andersena, które, jak ktoś miał okazję usłyszeć, wcale nie są przeznaczone dla dzieci, a przynajmniej ja bym swoim dzieciom takich nie czytała. A nie dopóki by nie dorośli do pewnego wieku. Więc kiedyś właśnie pisano inaczej. To musimy sobie uświadomić. A wracanie do pewnych takich elementów, które towarzyszyły nam w dzieciństwie, czasami pobudza naszą kreatywność, wyobraźnię i miłe wspomnienia. Więc jeżeli mamy handrę, to nie jest wcale głupi pomysł, żeby na przykład sięgnąć do jakiejś książki z przeszłości. Ale wracając do tematu biblioteki dziecięco-młodzieżowej, gdzie na przykład traficie, mając już swoje pociechy, idąc z nimi za rączkę i dając im wybrać spośród wielu, wielu półek, wielu kolorowych książeczek.
a panie bibliotekarki dbają o to, żeby to były regały niższe, bardziej dostępne dla dzieciaków. Mało tego, żeby dzieciaki same, już oczywiście nieco starsze, mogły chodzić po całej pomieszczeniu biblioteki i wyszukiwać sobie takie książki, jakie właśnie będą dla nich najlepsze i najciekawsze. Bo o to przecież chodzi, żeby te nawyki czytelnicze wyrabiać już od najmłodszych lat. A biblioteka jest przepiękna. Znajduje się na 3. piętrze. Jest kolorowa. Ma dużo właśnie takich wystaw tematycznych, pogrupowanych, żeby dzieciaki mogły sobie znaleźć na przykład daną serię, dane tytuły. Kolorowe pufy, na których mogą usiąść, czy też stoliki, na które mogą odkładać książki i je na przykład przejrzeć. Panie naprawdę dbają o to, żeby to była jak najbardziej atrakcyjna dla dziecka forma. I to pomieszczenie także skrywa pewne tajemnice. Obecnie w zbiorach dziecięco-młodzieżowych pojawia się naprawdę wiele komiksów. Coraz więcej także powieści graficznych. I to nie tylko dla najmłodszych. Tu mogę zasygnalizować, że starsi, którzy mają bogato rozwinięte poczucie estetyki, również znajdą coś dla siebie. Ilustracje są barwniejsze, bardziej nasycone w sporej części publikacji. Dba się o sumienność detalu. Wszystko po to, by zachęcić młodego czytelnika do sięgnięcia po daną książkę, tak żeby pobudzić jego wyobraźnię, dać mu poznać te elementy świata, z którymi styka się on poprzez tekst po raz pierwszy. Dodatkowo jest to kształtowanie poczucia estetyki u dzieci. Co dziecko niesie później ze sobą jako cenny bagaż, także wtedy, kiedy staje się już dorosłym człowiekiem. Na przykład w 2021 Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa oferowała do wypożyczenia aż 40 gier planszowych. Nie wiem, czy lubicie planszówki, ale czasami jest to świetna forma spędzenia wspólnie czasu, czy też forma całkiem udanego spotkania rodzinnego, gdzie nie siedzimy tylko, nie patrzymy w talerz i nie zajadamy tylko ciasta, bo tak bardzo nam się nudzi, tylko możemy być aktywizowani poprzez rzucanie kostką, poruszanie pionkiem i poznawanie różnych skomplikowanych zasad, bo gry są teraz naprawdę bardzo różnorodne i mają arcyciekawe fabuły. Są oczywiście lepsze i gorsze, ale jako starsza siostra, która w planszówkach ma pewną wprawę, powiem wam, że no taka dobrze skomponowana gra może spokojnie ukraść kilka godzin i to w świetnej zabawie właśnie z młodszym rodzeństwem, czy już z własnymi dziećmi. Jeżeli chcemy taką grę zabrać do domu, wypożyczyć ją z biblioteki, to najpierw trzeba się upewnić, że jest kompletna. Podobnie przy oddawaniu, czyli bibliotekarz przelicza ilość elementów, żeby oczywiście mieć pewność, że nic się nie zgubiło. No i kolejny entuzjasta planszówek będzie mógł bez przeszkód cieszyć się rozrysowaną na planszy przygodą. Czyli czeka nas chwila jeszcze przestoju, kiedy bibliotekarz w zależności od tego, jak bardzo skomplikowana jest gra, przeliczy nam te wszystkie elementy i poukłada je elegancko na planszy. Z ciekawostek, w filii numer 8 można przykładowo wypożyczyć gry komputerowe o tematyce edukacyjnej. To też był taki projekt, żeby nie tylko gry planszowe i nie tylko książki, ale także gry komputerowe, które przecież no, bardzo często teraz towarzyszą dzieciakom. Oczywiście o tematyce edukacyjnej, które mogą mi coś dać, też właśnie zaoferować takiemu czytelnikowi. Jeżeli mamy stronę Książnicy Karkonoskiej, jest tam taka charakterystyczna zakładka oferta. I na jednej z podstron Książnicy wirtualna czytelnia małego czytelnika, tak się to nazywa, jest oczywiście powiązane z pomieszczeniem, o którym mówię, znajdziemy kilka propozycji do wspólnego słuchania razem z dzieckiem. Przykładowo projekt pod hasłem Jesienne Czytankowo. Bardzo sympatyczna nazwa. Oferuje on filmiki, w których jedna z bibliotekarek odczytuje daną bajkę, a później krok po kroku prezentuje prace plastyczne dopasowane tematem do danej bajki, które można wykonać w domu razem z dzieckiem. Czyli wycinanki, wyklejanki, kukiełki tworzone właśnie z różnych materiałów, także tych z recyklingu,
a które mają przedstawiać postacie, z którymi można się później bawić w teatrzyk albo umieścić pracę na przykład na tablicy chwały w pokoju swojej pociechy. Na pewno kreatywny, przyjemny sposób spędzenia czasu, na przykład na jesienne wieczory, ale myślę, że też i wiosenne wieczory, które będą na przykład bardziej deszczowe. Bo przecież nie wszystkie dni są piękne i słoneczne, czasami nie chce się wychodzić z domu, a jednak człowiek woli zostać i wtedy co z takim małym szkrabem robić, który jednak tą niespożytą energię w sobie ma? No, jak najlepiej, jak najkreatywniej ją wykorzystać. Na przykład poprzez taki pomysł. Przypominam, w zakładce oferta wirtualna czytelnia małego czytelnika i tam projekt jesienny czytankowo. Dział informatyczny właściwie wyodrębnił zupełnie oddzielną też stronę przeznaczoną dla najmłodszych czytelników oraz młodzieży. Pisana łatwiejszym językiem, tak żeby młodzież rzeczywiście mogła sama sobie wynajdywać dane pozycje, przedstawiać recenzje, czy też właśnie polecać pewne książki. Jakie jeszcze elementy składają się na Bibliotekę Dziecięco-Młodzieżową? Galeria Prac Dzieci, gdzie różne konkursy są organizowane, więc te prace też wiszą w różnych właśnie galeriach, ramach, na różnych tablicach, aby dzieci mogły też pochwalić się swoim rodzicom, jaką to piękną pracę wysłały na konkurs. A jeżeli już wygrają, to jeszcze szczególnymi nagrodami od biblioteki. I jedno tajemnicze pomieszczenie, do którego też taki przeciętny czytelnik nie ma wstępu, ale już najmłodszy jak najbardziej. Jest to kolorowe pomieszczenie do zabaw i akcji czytelniczych skierowanych do najmłodszych. Znajduje się ono po prawej stronie od wejścia i tam rzeczywiście, jeżeli jest się dzieckiem, to jest trochę jak w małym raju. Czyli dużo kolorów, dużo miękkich elementów, wałków, siedzisk, różnych takich elementów, którymi można się bawić, które można obracać, przez które można się przewracać i inne jak najbardziej kreatywne pomysły, na jakie dziecko wpadnie. Ale też można tam usiąść wygodnie i posłuchać, jak właśnie jedna z bibliotekarek czyta ciekawą czytankę dla dzieci. Także sympatyczne miejsce. Jeżeli jakieś dziecko jeszcze nie jest przekonane do książek, to myślę, że po wejściu do takiego miejsca, zaprowadzeniu właśnie naszego małego czytelnika, wyrobieniu mu karty, oczywiście z podpisem rodzica, z jego danymi, to nie będzie problemu, żeby zarazić go trochę właśnie taką pasją do książek, bo tak ogromny wybór, także właśnie komiksów czy powieści graficznych, nie zawsze przepełnionych tekstem, może zachęcić krok po kroku właśnie taką małą osóbkę, żeby zainteresowała się jednak tym światem książek. I żeby okazało się dla niej, że ta barwna przygoda może być pięknym bogactwem, może zaprowadzić je w miejscach, do których normalnie człowiek nie ma dostępu. Albo jeszcze nie ma dostępu, ponieważ jest zbyt mały i nie ma odłożonych pieniędzy na podróże. Kto wie, z taką finezją, z taką wyrobioną wyobraźnią, gdzie później takie dziecko może trafić, jaka przyszłość może mu się objawić. No, każdy, kto jest czytelnikiem, na pewno wie, że czytając żyjemy nie raz, a wiele, wiele razy. Więc warto to też zaoferować tym młodszym pokoleniom, żeby ewentualnie wiedziały, co tracą, wybierając jedynie i wyłącznie media, takie jak komputer czy telewizor. Dbajmy o to. To tyle na dzisiejszej audycji. Jak zapowiedziałam, przeniesiemy się w przyszłym tygodniu do cyfrowego świata. To była audycja Czego nie wiecie o Książnicy Karkonoskiej. Ja nazywam się Marta Michalska i serdecznie zapraszam Was za tydzień.